Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a przed wami top 13 najlepszych gier, w które grałem w 2019 roku, czyli moja topka 13 najlepszych indyków. Była to, kurczę, naprawdę chyba najtrudniejszy rok dzisiaj był do ułożenia tych wszystkich gier, bo naprawdę, kurczę, miałem dużo dylematów, jak to wszystko poukładać, żeby było mniej więcej według mnie sprawiedliwie, oczywiście według moich ocen, bo to jest subiektywna moja topka. Jak chcecie porównać to z topką waszą najlepszych gier i serii, to zapraszam serdecznie. Pierwsza topka taka była, żebyście sobie mogli to jakoś tak mniej więcej porównywać albo po prostu dać znać w komentarzach, czy wy uważacie tak samo, podobnie, jakbyście ułożyli na przykład pierwszą trójkę, czy pierwszą piątkę, nawet pierwszą trzynastkę, jak chcecie, możecie spróbować ułożyć w komentarzach, więc zapraszam do was do tego serdecznie. A ja tymczasem przechodzę do zaprezentowania wam mojej trzynastki, ale jeszcze dwie sprawy. Po pierwsze, będą takie Staszkowe Oscary teraz do rozdania, Anonimuska. Dziękuję serdecznie za ten niezwykle ciekawy stworzony posążek. Ten posążek, no w sumie to jest statuetka, tak? Stylizowana na Oscara i zobaczycie, tam jest taki mały easter egg. Może poznacie, skąd jest ten miecz, który dzierży złoto, srebrno, brązowy Staszek tam. A tymczasem zaczniemy jeszcze druga sprawa od tego, że zaprezentuję wam wyróżnienia, bo chciałbym kilka gier wyróżnić. Dzisiaj też będzie to moim zdaniem rekordowo, bo polecimy na rekord, ponieważ jest tych wyróżnień aż 7 gier. Chciałem je bardzo upchnąć w tej top 13, ale uznałem, że jednak nope. Jednak będę musiał je tutaj jakby wymienić jako wyróżnienie. A więc, lecimy od początku, wyróżnienia i teraz tak, wyróżnienia będą tutaj ułożone alfabetycznie, żeby nie było tak, że tutaj jakakolwiek kolejność, już nie chciałbym się tego układać w kolejności, ciężko zresztą byłoby to ułożyć, więc po pierwsze, lecimy. Pierwsza to Children of Morta, za to, że to był naprawdę jeden z najfajniejszych kopów, w jaki graliśmy z szyną, pomijając oczywiście zabawne hi-ho, ale ta gra, po prostu jej rozwój, jej postawienie jakby tego nacisku na fabułę, na rozwój tej całej rodziny, mega, naprawdę, naprawdę super. Nie oglądała się, co prawda, niestety, ze smutkiem stwierdzamy i rzeczywiście tęsknimy do tej gry mocno, bo i żałujemy trochę, że nie oglądała. Myślę, że byłoby to dodatkowa motywacja, żeby to dalej pogrywać sobie na kanale, ale naprawdę świetna gra, myślę, że jedna z lepszych. Do tego Polska, znaczy nie Polska gra, tylko my w Polsce ją wydawaliśmy, czyli 11bici wydawali ją, ale twórcy chyba nie są z Polski, tak mi się wydaje. No pomijając ten fakt, naprawdę bardzo dobry koop, jak szukacie jakiegoś dobrego koopa, żeby sobie pograć w dwójkę, serdecznie polecam. Druga gra to Forager, bo naprawdę ta gra jest super, naprawdę, kurczę, można się w niej zatopić. Ja miałem tutaj przy tej grze naprawdę ten syndrom jeszcze jednego zadania, syndrom jeszcze jednego surowca zebranego. Dla ludzi, którzy uwielbiają zbieractwo i kolekcjonowanie surowców, tak jak ja, to po prostu no, można się w tej grze zatopić wręcz, bym powiedział. Bardzo fajna, cały czas się rozwija. Ostatnio zrobiliśmy jakiegoś streama jeszcze powrotnego na hard mode'zie. No i naprawdę potrafi mocno wkręcić, tak, więc bardzo super. Podoba mi się niezmiernie i fajnie, że cały czas się rozwija. Kolejna gra to Hades. Mimo że jest to dopiero jeszcze Early Access i to już trwa od ponad roku, to Hades, no kurczę, świetny jest. No to Gianty po prostu, Super Gianty zrobiły niesamowitą robotę i według mnie Hades może konkurować spokojnie z Bastionem. Nawet nie wiem, czy nie jest ich najlepszą grą według mnie, bo do tej pory Bastion był dla mnie najlepszy, Transistor troszkę gorszy od Bastionu. Pyre kompletnie do mnie nie trafił, natomiast Hades jest super świetny, regrywalny, cudnie ten progres się tam odczuwa, ten feeling po prostu, walki, różne bronie, różne strategie, różne błogosławieństwa, voice acting postaci, mega, naprawdę, więc chciałem tego Hadesa po prostu jeszcze tutaj wyróżnić. Dalej mamy Irony Curtain, nie znalazła się ona w mojej trzynastce, no bo jednak były gry lepsze, ale naprawdę bardzo fajna gra, humorystyczna, przygodówka, point and click, z dobrze napisanymi dialogami, zabawnymi, nie czułem tam za dużo cringe'u, w sumie bardziej czułem, że naprawdę ten humor był tam w porządku, nie był ani przesadzony, ani nie było go za mało, naprawdę fajne pomysły, także Artifex Mundi zrobiło tutaj dobrą robotę i szkoda, że ta gra się nie sprzedała tak dobrze, jak że oceny tej gry nie przełożyły się na sprzedaż. Kolejna gra to Katana Zero, być może przez wiele osób zapomniana już, ale dla mnie było to niesamowite doświadczenie. Ten pomysł z cofaniem czasu, płynność, ta gra była do
Dopieszczona. Uwielbiam gry dopieszczone. Katana Zero była grą dopieszczoną, trudną, wymagającą platformówką, ale miała fajne pomysły. Jakiś taki element też tam wyborów, który wpływał na niektóre elementy, wpływał też na zakończenie. Świetnie mi się przy niej bawiło, dokańczyliśmy ją na streamie i naprawdę dużo miałem frajdy i oczywiście lam też mnóstwo leciało w Katana Zero. Jestem ciekaw, dlaczego ona nie pojawiła się w ogóle nigdzie na wysokich pozycjach w liście największych lam tego roku. W każdym razie naprawdę wymaga ta gra wyróżnienia. Dalej mamy Little Miss Fortune. Tak, ja daję jej tylko i wyłącznie wyróżnienie ze względu na fakt, że dla mnie, jak już wielokrotnie powtarzałem, było za mało gry w grze. To był symulator chodzenia w prawo, ale biorąc pod uwagę, jak cudownie stworzyli te postacie i jak ładnie ta gra wyglądała, to chociażby za to według mnie należy jej się wyróżnienie. I mam nadzieję, że Franbow 2, nad którym będą pracować twórcy teraz, będzie tak jak Franbow, czyli będą tu zagadki, będzie tutaj trzeba pomyśleć, będzie trzeba pokombinować, że nie będzie to po prostu gra taka prościutka, tylko kurczę trochę do pomóżdżenia, bo tego mi bardzo brakowało w Little Miss Fortune. I jeszcze jedna gra, którą chciałbym wyróżnić, to The Cat Lady. To była, mimo że jest to gra stara, już naprawdę stara i wiekowa i ogrywaliśmy ją na zasadzie chyba agrafek w czwartki, czyli dopinaliśmy ją, czy w niedzielę, to było już nie pamiętam, w każdym razie dopinaliśmy. Jeden odcinek gwarantowany był w tygodniu tej gry, bo pomimo bardzo niskiej oglądalności gra była zacna, świetna i mocno wciągająca, świetna fabuła, bardzo fajnie stworzony voice acting, dobre postaci, fajnie, że była w języku polskim, co było jakby elementem, który przekonał mnie, żeby w ogóle tę grę nagrać. Wciągnął mnie, dobra historia i naprawdę polecam każdemu, kto lubi dobre historie przede wszystkim. Tylko oczywiście mechaniki tam są bardzo już sztywne i sztuczne i stare, ale no mimo wszystko można i to wybaczyć, bo to też dawało pewnego klimatu tej grze. Ta gra miała swój unikalny klimat i to w grach lubię, więc The Cat Lady według mnie należy jej się przede wszystkim wyróżnienie. Więc to z wyróżnień. Przechodzimy teraz do tych 13 najlepszych gier. O kurczę, no powiem wam szczerze, to na pewno będzie najdłuższy materiał, bo ja lubię opowiadać o grach i chcę też wytłumaczyć, dlaczego ta gra dostała się tutaj, a inne nie, więc co jest wyznacznikiem tych gier, które tu się pojawią, więc przechodzimy od razu do miejsca 13, a tam znajduje się Doki Doki Literature Club. I tak, zastanawiałem się, czy w ogóle tę grę wrzucać tu, czy dać jej wyróżnienie i jak ją umiejscowić, ale uznałem, że będzie w mojej topce 13, ponieważ no ona, jak już wiele razy wspominałem, zapewniła mi rollercoaster emocji, tak? To znudzenie, to po prostu wręcz już całkowite zmęczenie tytułem, a potem nagle jeb w twarz czymś, co mnie po prostu sponiewierało. Dalej nie będę spoilował dla tych, którzy nie widzieli, nie znają, ale no po prostu ten twist, który potem się dzieje, no idealnie trafił. To taki sweet spot mój, tak? Taki mój miękki punkcik. Trafiło idealnie, bo ja lubię takie rzeczy w grach, co było w Doki Doki. Uwielbiam wręcz, więc dla mnie mistrzostwo. Mimo, że gra, no wiadomo, darmowa i visual novel, ale naprawdę super. Mimo wszystko warto było się przebić przez te chmary tekstu. Tak uważam, tak? Ja uważam, że warto było to zrobić i fajnie, że doświadczyłem to, co doświadczyłem i super. I polecam każdemu, kto lubi się zaskoczyć przez grę, która wydaje się niepozorna, bo no myślę, że warto po prostu. Ale to tak jak mówię, to jest moje jakby subiektywne wrażenie i dlatego 13 miejsce. Ale lecimy dalej. Miejsce 12 to gra, której bardzo mi brakowało w ogóle wśród waszych jakby ocen, wśród waszych, bo oczywiście przypominam, że pierwsze trzy ankiety to były ankiety bazujące na waszych głosach, więc mówię, że w tych trzech brakowało mi wymienienia. Mam nadzieję, że nie będzie słychać tego motoru. Supraland! Przejdę może do tytułu od razu. Supraland! Przecież to była tak znakomita gra, kurczę. Mnóstwo... Wyłącz ten motor, bo do ciebie podejdę. Dziękuję. Super zagadki, fajny pomysł na świat, niesamowicie wciągający. Oczywiście przypominam też, że Supraland 2 powstaje, nie wiem czy będzie w tym roku czy w przyszłym, bo to wiadomo, Kickstarter, ale oni to nam siedzą nad tym, więcej ludzi będzie nad tym siedzieć, więc gra powinna być lepsza, ale Supraland 1 ma dostać jeszcze DLC-ka, więc na niego też czekam, jak się tego pojawi, oczywiście będę ogrywał. To była mega fajna gra, naprawdę z pomysłami, z wyzwaniami, z zagadkami, zręcznościowa też po części, fajny rozwój postaci i przechodziliśmy ją chyba, pamiętam, że na 100%, czy jak myśmy to, tak, chyba żeśmy przechodzili ją na 100% na live'ach i zdobyliśmy wszystkie znajdźki, które można było zdobyć. Nie wiem, czy dokładnie każdy jeden achievement chyba to nie był, ale pamiętam, że zbieraliśmy po prostu to wszystko, co było do zebrania w tej grze
na live jeszcze dokończającym i było szukanie tych skrzynek, pamiętam, że ta jedna skrzynka ostatnio gdzieś tam ta się ukryła i ogólnie to były niesamowite wrażenia i ta piosenka kończąca, prawda, którą potem, z której ciężko było się w ogóle warum, prawda, ciężko było ją wyrzucić z umysłu, to była naprawdę bardzo porządna gra i według mnie powinna tutaj zabłysnąć, być pokazana, uwypuklona, jakby ktoś nie znał. Supraland bardzo serdecznie polecam i śledzenie DLC-ka, czy śledzenie dwójki też serdecznie polecam, bo ja jak najbardziej będę ją ogrywał. Miejsce 11, moi drodzy, to Reventure. Reventure znajduje się tutaj przede wszystkim za bardzo znakomity pomysł na siebie. Bardzo prosta platformówka, która nic nie wnosi wielkiego do gameplayu, nie robi żadnej rewolucji, ale pomysł na to, że musimy znaleźć 100 albo i więcej zakończeń w sposób humorystyczny, ironiczny czasem, czy głupi, ale zabawny mimo wszystko sposób. Trzeba było znaleźć wszystkie zakończenia tej gry, a jednocześnie poodkrywać tajemnice tego świata. Dlatego, no, sekrety, znajdźki, sposoby na zmianę świata, fakanie systemu, odkrywanie, szukanie, poszukiwanie, zmiana też imion, gdzie brałem imiona z waszych ksywek, zmiana wyglądu naszej głównej postaci, tam był humor, jeszcze raz humor, bardzo fajnie była ta gra zaprezentowana. Mały indyczek, ale naprawdę satysfakcjonujący i cieszę się, że w niego zagrałem i naprawdę chciałbym więcej takich gier widzieć na rynku, bo naprawdę to było super przeżycie. Zagrać sobie w nią. Miejsce 10, moi drodzy, to gra, to seria, która miała zaledwie 4 odcinki, a i nie jest żadną nowością, ale wywarła na mnie tak wielkie, pozytywne wrażenie, że postanowiłem ją umieścić tutaj na tej topce, a więc jest to Just Shapes and Beasts, czy Beasts prawie powiedziałem, tak jak bestie, Just Shapes and Beasts, czyli Justyna, Andrzej, Beata, o Andrzeju, wszyscy, kto oglądali serię, pewnie pamiętają doskonale, niesamowity klimat wprowadziła ta gra. Naprawdę. Muzyką, nie sądziłem, że muzyka może w tak niezwykły, unikalny sposób wpłynąć na człowieka. Podczas grania człowiek ma ciary, tupie nóżką, kurczę, robi jakieś dziwne, kurczę, jeszcze akcje. Czy grałem tam padem czy myszką? Nie pamiętam, już chyba myszką grałem. Naprawdę nie pamiętam. Dobra, w każdym razie nie ma to znaczenia, być może grałem na padzie jednak. W każdym razie, no, samo poruszanie się do tej... Muzyka genialna, świetna, pomijając fakt, że jest to jedyna seria, w której olałem całkowicie... albo jedna z niewielu, bo nie mogę powiedzieć, że jedyna, gdzie kompletnie nie patrzyłem na to, jakie są copyrighty, bo wiadomo, copyright strike'y leciały, chociaż ponoć to się już teraz zmieniło, ale leciały copyright strike'y, bo tam są kawałki po prostu objęte prawami, więc no, nie ma monetyzacji na tej serii, ale gra była tak niezwykła, że na to się w ogóle nie patrzy grając w nią. Po prostu było mi niezmiernie miło grać i przejść ją całą, po prostu chłonąc te muzyczne klimaty, bo to było świetne. Nie sądziłem, że tryb fabularny w takiej grze muzycznej może wpłynąć aż tak pozytywnie na człowieka. Naprawdę. To było niesamowite przeżycie i cieszę się, że jednak mimo wszystko dałem się namówić i w to zagrałem. W tej grze jest tylko jeden minus. Po prostu jej długość. Ona była za krótka. Jak w 4 odcinki dało się ją przejść, przynajmniej 2 razy dłużej chciałoby się w niej posiedzieć, bo klimat był niesamowity, ciary i w ogóle do dzisiaj wspominam to bardzo, bardzo pozytywnie. I wiem, że jest DLC związane z tam 3 czy 4 kawałki z Shovel Knighta. Tutaj też Błażeja pozdrawiam serdecznie, bo też podesłał mi save'a, żebym mógł sobie to wszystko podblokowywać, żebym mógł po prostu siąść i nagrać i pokazać wam ten dodatek. Ja to mam cały czas w planach i może uda się w tym roku to jeszcze jeden odcinek z tego nagrać, może 2, bo chętnie bym do tego wrócił, tylko to musi być też odpowiedni dla mnie moment, gdzie rzeczywiście czuję, że mogę usiąść spokojnie i sobie się w ten świat z powrotem wcisnąć. Więc tak jak mówię, Just Shapes and Beats, 10 miejsce, według mnie, no musiało się tu znaleźć. I jak dla mnie, jak na taką grę, ja bym chciał to pchnąć jeszcze wyżej. Ta gra miała szansę być jeszcze wyżej w topce, ale no kurczę, konkurencja była ostra. Więc lećmy teraz zobaczyć, co pobiło w takim wypadku Just Shapes and Beats. Miejsce 9, moi drodzy, to gra o tytule Steam World Quest. I jako, że ja oceniam gry, a nie serię, tutaj przypominam, to była moja pierwsza gra na Switcha. I muszę przyznać, że to w sumie nie dlatego, że była moją pierwszą grą na Switcha, ale dlatego, że była tak dobrą grą, dlatego znalazła się na tej topce. Ona nie oglądała się zbyt dobrze, bo pamiętam, że chyba w ogóle ogrywałem ją na hardzie, pamiętam, bo przeszedłem ją sobie sam
prywatnie całość do samego końca. I to, moim zdaniem, jest najlepsza gra z twórców tych w świecie SteamWorld. SteamWorld Dig pierwszy też miał to takie coś unikalne w sobie, że aż chciało się po prostu cały czas grać, jeszcze jeden raz wrócić pod ziemię, pozbierać jeszcze więcej, podkrywać te sekrety. SteamWorld Dig 2 też było świetne. SteamWorld Heist było eksperymentalne, też mi się całkiem fajnie w to grało. Nie mówię, że to była zła gra, ale SteamWorld Quest, jako że uwielbiam turówki, a to były turówki połączone z kartami jeszcze do tego, z zagrywaniem kart w dość unikalny sposób, świetna gra. Po prostu znakomicie ten system działał. Jeszcze wiele postaci do wyboru, nie zawsze graliśmy tymi samymi trzema naraz. Fajny pomysł z tą areną, gdzie mogliśmy wracać do potyczek i jeszcze sobie tam ćwiczyć, trenować i próbować nowych układów, połączeń, synergii pomiędzy postaciami, naprawdę mega, dlatego wrzucam ją tutaj aż na 9 miejsce. Polecam serdecznie dla wszystkich, którzy lubią takie turówki z elementami karciankowymi, gdzie trzeba rzeczywiście pokombinować, pokminić, żeby przejść. I tak jak mówię, ona ma jeszcze poziom hard, który dla... Po pierwszym przejściu myślę, że po jakimś czasie można przejść na harda i spróbować sobie to przejść na trudniejszym poziomie, bo naprawdę wydaje mi się, że ta gra wymaga, raczej fajnie nagradza za takie podejście. W sensie, że fajnie, że jest taki poziom dla tych, którzy czują, że to było za mało, to co doświadczyli w podstawie. Ale nawet podstawka, nawet na normalnym poziomie były momenty, w którym czułem, że jest trudno, także to musi być wyzwanie przejść to na hardzie, ale jak najbardziej jest to możliwe i serdecznie polecam. Gra jest świetna. Idziemy dalej. 8 miejsce. To jest gra, która zapewniła mi mnóstwo jednocześnie irytacji, ale też mnóstwo satysfakcji, a mianowicie jest to Celeste epizod 9. Jak dobrze pamiętacie z poprzednich topek, chyba w zeszłym roku było, tak? Celeste było jedną z moich, czy to nawet ulubioną, najlepszą grą roku. Tutaj Celeste jest na 8 miejscu, bo to był tylko epizod 9. Tak, ja to nie chciałem tego aż tak gdzieś wysoko wybijać, no bo to był tylko DLC, dodatek. 100, dobrze pamiętam, 100 poziomów w epizodzie 9, gdzie to był po prostu już poziom trudności najwyższej półki. I udało się to przejść na streamach, ale przy po prostu potach, krwach i łzach, że tak to nie gramatycznie powiem, ale to było też niesamowicie satysfakcjonujące. Dojść, zobaczyć, o co chodzi na końcu, przejść tę całość tych trudnych poziomów. Wspólnie żeśmy z tym walczyli, mnóstwo pewnie syropów poszło, ale wyście mi tutaj naprawdę, gdyby nie wy, nie dokonałbym tego nigdy prawdopodobnie, nie miałbym aż tyle samozaparcia, a przez to, że kibicowaliście, przychodziliście na te streamy i oglądaliście jak sobie i wspieraliście mnie przy tych moich podbojach w Celestynie, w Sopockiej, żeby się dostać w końcu na ten szczyt jeszcze raz w tym śnie i zobaczyć, o co chodziło z tą babcią. Było warto. Mimo wszystko czuję, że było warto i to ogólnie Celeste jest grą znakomitą i każdemu, kto lubi wyzwania trudne, polecam. I polecam również grać w to na padzie. Jak prawdziwy mężczyzna, a nie jak pipki na klawiaturze. Nie, no śmieję się, dobra. Przechodźcie sobie jak chcecie, tak? Ja po prostu jestem z siebie po prostu jestem z siebie dumny, że przeszedłem to mimo wszystko na padzie, gdzie jest trudniej niż na klawiaturze, bo klawiatura bardzo ładnie sobie dobiera kierunki, 8 kierunków. Tutaj czasami po prostu gałka źle wyjdzie i już robimy coś innego, co mnie jednocześnie irytowało. Mogłem od dawna przejść na klawiaturę, ale mimo wszystko chciałem dokonać tego wszystkiego, co dokonałem, czyli zebrać wszystkie serca, a tu już było, tak, serca zwykłe i serca niebieskie na 100% na padzie, tak samo przejść cały epizod 9 na padzie i to się udało, chociaż myślałem na początku i byłem mega zdemotywowany, że to cały czas używa tych specjalnych trików, ale dało się ich wyuczyć z czasem. W ogóle też design tego poziomu epizodu 9 był genialny, świetnie zaprojektowane były te poziomy, perfekcyjnie, po prostu tworzenie świata tych ludzi to jest coś niesamowitego, nieziemskiego, najlepiej oskryptowany ruch postaci ever w grach, kiedykolwiek przeze mnie zauważonych, to właśnie jest ruch postaci w Celeste, tak samo jak w Towerfallu, świetnie oskryptowane to było, no i tak jak mówię, jedna z najlepszych gier, ogólnie ever indie, gdybym miał kiedyś robić topkę najlepszych gier ever, to na pewno Celeste byłoby wysoko. Idziemy dalej, moi drodzy, miejsce siódme, a miejsce siódme to Dicey Dungeons, genialna turówka, nie sądziłem. I to jest też, jeśli chodzi o kanał, pierwszy raz, kiedy zauważyłem, że tak dobrze, tak świetnie i tak równo ogląda się każdy odcinek gry taktyczno-turowej. No, turówki ogólnie się nie oglądają. W 9 przypadkach na 10 turówka nie będzie się oglądać. A Dicey Dungeons miało w sobie to coś, co przykuwało was też do ekranu. Mnie przykuwało bardzo mocno
do fotela i chciało mi się grać, chciało mi się próbować tych wszystkich wyzwań, szczególnie jak się odkryło, że to nie jest coś takiego, że zagram sobie jedną, każdą z postaci, nie wiem, raz każdą z postaci, to jest koniec gry, tam jest 36 unikalnych wyzwań i każde wyzwanie kolejne jest coraz trudniejsze i tam trzeba naprawdę pomóżyć, ale ten system kości dobieranych do skilli jest zrobione znakomicie. Dosłownie przed chwilą, jak nagrywam ten materiał, dostałem informację, że wszedł kolejny update do Dynasty Dungeons, dodając pierwszą wersję alfa narzędzia moderskiego do tworzenia własnych chyba wszystkiego, kart, może nawet i questów, można własne stworzyć historię, być może nawet w tym narzędziu. To jest coś, na co się zapatruję i chciałbym robić nawet z tego odcinki. Albo po prostu tworzyć swoje własne mody do tej gry, bo ta gra jest znakomita i jeszcze do tej pory nie udało mi się jej całej przejść. Ja do tego wracam już tylko i wyłącznie teraz na streamach, ale ogólnie naprawdę znakomita turówka, jedna z najlepszych chyba gier turowych, w jakie grałem w tym roku. No oczywiście oprócz też SteamWorld Quest, jeśli chodzi o turówki, ale znakomite, świetne i no i wielkie jakby szapoba dla twórcy, że wymyślił coś tak genialnego, regrywalnego i niesamowitego przy użyciu po prostu kostek. Tak? No kościanka w grach cyfrowych, nie jestem w stanie sobie przypomnieć innej gry kościanej cyfrowej, która odniosłaby taki sukces i byłaby tak świetnie zrobiona jak Dynasty Dungeons. Także naprawdę do tej gry dalej będę wracał, tak jak mówię, te mody, to jest kolejne życie tej gry moim zdaniem. No i myślę, że jakiś twórca może też jakoś kolejne DLC-ki będzie wypuszczał kiedyś. Jedziemy dalej, moi drodzy. To było miejsce 7, wchodzimy do miejsca 6. Miejsce 6 to Don't Escape 4 Days to Survive. Kolejny znakomity produkt. Script Welder siedział chyba nad tą grą, z tego co pamiętam, jak opowiadał, ze 3 lata. I to naprawdę zaowocowało w niesamowity produkt, który fabułą naprawdę... To jest poziom na książkę, to jest poziom na jakiś film, to adaptacja tego powinna być gdzieś zrobiona, bo to jest znakomicie przemyślane, świetnie zaprezentowane również i ten tryb ujęło mnie najbardziej w tym point and clicku pikselowym, to, że możemy po prostu zagrać w nią jeszcze raz od początku i mieć zupełnie inne wyzwania, bo tam to było podzielone na 4 dni i z tego co pamiętam pierwszy dzień miał 3 możliwe problemy, które mogliśmy spotkać, a potem kolejne dni miały po 2. Więc regrywalność naprawdę na niesamowitym poziomie. Ja przechodziłem tę grę 2 razy z wami, od początku do końca, bo ona była tak stworzona, że gra pamiętała. I nie to, bo to nie było losowanie, to było po prostu, jeżeli wylosowało ci się na początku... No teraz już będę z głowy strzelał, żeby też nie było spoilerów. Jeżeli było zimno, to następnym razem w tym pierwszym dniu nigdy nie trafiło ci się, że będzie zimno, trafi ci się, że było ciepło. Jak przeszedłeś w ogóle grę, to mogłeś odblokować sobie opcję wybierania samemu, z jakimi wyzwaniami chciałeś się spotkać. Bardzo fajny był pomysł na to, że można było przejść całą grę na przykład bez używania samochodu, gdzie samochód jakby pomagał szybko przepodróżować, bo tam był system godzinny też. To też fajna mechanika. Więc zegar wbudowany w zadania w tej grze był świetnie tutaj jakby wkomponowany. I te dodatkowe wyzwania, żeby na przykład przeżyć samemu, zamiast przeżyć, albo że wszyscy przeżywają, albo zdobyć wszystkie zakończenia plus true ending. Niezwykle wszystko przemyślane i dobrze zmontowane, a przede wszystkim wszystko w języku polskim, więc naprawdę wielki szacunek dla Script Weldera, że dokonał tak genialnego produktu, stworzył tak świetną grę, ja czekam po prostu na jego inne gry i cały czas mam w planach zobaczyć Deep Sleepy, zobaczyć poprzednie Don't Escape'y. Czemu nie? Może na jakichś streamach, czy nawet skuszę się zrobić z tego odcinki. Zobaczymy, bo gra jest... pokazała mi, że Script Welder potrafi naprawdę robić to świetnie. Więc jeszcze raz pozdrawiam, jeśli oglądasz, a jeśli nie, no to po prostu polecam serdecznie sobie zagrać Don't Escape'a. Idziemy dalej. Pierwsza piątka, no to już jest taki naprawdę... To już jest elita. Za chwilę będziemy przyznawać statuetki, ale najpierw... Miejsce numer 5, moi drodzy, będzie na tym miejscu uplasował się, według mnie, Tangle Tower, który dla mnie był zaskoczeniem, w sensie, ja pamiętam, że zauważyłem tę grę po prostu sobie przeglądając Steama, tak jak zwykle robię, czy tam inne serwisy, patrząc po prostu, co wychodzi w przyszłości, no i widzę Tangle Tower, jest jakaś gra detektywistyczna, widzę, że twórcy robili już poprzednie gry, więc nie jest to dla nich pierwsza gra, no ale tak sobie obserwuję, ale no, znajdę kiedyś czas, to może sprawdzę, bo patrzę, że to widzę, że przegadana, dużo tekstu, detektywistyczna niby, no ale okej. I przyszedł ten moment, kiedy w końcu odpaliłem i myślę sobie, ja pierniczę,
ten voice acting, ten sposób, ten głos, który podkłada sali, ta chemia pomiędzy tymi bohaterami jest świetna. I to zaowocowało również w tej grze na... zaowocowało tym, że nie dość, że to było świetny voice acting, każda postać miała swój własny głos, pełny full voice acting, naprawdę genialny voice acting, to ta historia była interesująca, intrygująca. Mega dużo tworzyliście teorii, kto rzeczywiście mógł zawinić. W ogóle sam wątek i pomysł na morderstwo, że mamy po prostu trupa leżącego, jakby dźgniętego przez obraz, na którym na nożu, na tym obrazie malowanym przez Denatkę była krew. I o co chodzi? Jak to się stało? Jak to obraz zabił? Prawda? I mamy niemą, która widziała wszystko, ale nie chce się w ogóle odzywać, tak? No, mega pomysły, świetnie wykonane. Oczywiście można się doczepić, że nie do końca satysfakcjonujące było zakończenie, bo za dużo otwiera wątków, więcej otwiera wątków niż zamyka, tak? Ale w tej grze jestem w stanie to wybaczyć, biorąc pod uwagę fakt, że oni mogą tworzyć kolejne tytuły. Już mieliśmy detektywa Grimoire'a, tak? Bo to główny bohater, ogrywaliśmy później detektywa Grimoire'a, on nie znalazł się w mojej topce, no bo to nie był ten poziom. Po prostu Tangle Tower, czyli możemy się spodziewać po prostu kolejnej części, oni może tam wyjaśnią. Pomysł świetny, wykonanie to jest po prostu top quality, to jest najwyższa półka jakościowa wykonania tej gry. Wszystko tam działało, pięknie wyglądało, interfejs był czytelny, zrozumiały, postacie są świetne, świetnie wykreowane, do samego końca nie mieliśmy nigdy... prawie do samego końca gry nie mieliśmy 100% pewności, czy na pewno ta osoba jest mordercą, czy na pewno ona zabiła. Oczywiście tam można się doszukać jakichś dziur, tak jak mówiłem wam o tym systemie teleportacji jednej z postaci, że nagle jakim cudem ona się teleportuje, to jest nielogiczne, nie? No ale pomijając ten fakt, znakomita gra detektywistyczna, która w ogóle otworzyła we mnie taką chęć badania i szukania innych gier tego typu, gdzie jest jakiś element detektywistyczny, więc dlatego zagrałem detektywa Grimoire'a, dlatego zerknąłem na Agent A, który no nie jest może detektywistyczną grą, bardziej taką puzzle, czyli logiczną jak The Room trochę, ale no elementy, na przykład chyba, co tam, jakąś grę nawet kupiłem związaną z Sherlockiem Holmesem, jakiś starszy tytuł, nie pamiętam nawet, którą to już wersję mam, ale też mam zamiar zerknąć na inne gry detektywistyczne, bo może to będzie nowy nurt, tak jak Psychodele, który mnie mocniej wciągnie, tylko znaleźć dobrą grę detektywistyczną, powiem wam szczerze, nie jest łatwo. Także tym bardziej cieszę się, że Tangle Tower tak siadło i pisaliście tych teorii mnóstwo i to jest przykład gry idealnej synergii mnie, tworzącego gameplaya, ogrywającego grę i was, widzów, którzy nie tylko oglądają, ale też czynnie uczestniczą w snuciu teorii, pisaniu komentarzy tak długich, że dłużej zajmowało mi czytanie tego wszystkiego niż nagrywanie. To było niesamowite przeżycie i dziękuję wam też za to, że tak fajnie dorzuciliście dla mnie taką wartość dodaną do tej gry, którą naprawdę sobie cenię. Lećmy dalej. Miejsce czwarte. O, to będzie dla niektórych cios. Och, ja jestem pewny, że dla niektórych będzie to cios, ale niestety wyrzuciłem tę grę z pierwszej trójki, choć wydawało mi się przez prawie do końca roku byłem pewny, że to będzie ścisła czołówka, jeśli nawet nie pierwsze miejsce. Pewnie już domyślacie się, o jaką grę chodzi, a więc jest to Sally Face. Tak, moi drodzy, postanowiłem przez to, co doświadczyłem w rozdziale 9, nie dać jej żadnego wyróżnienia, postawić Sally Face'a w najgorszym, jak to zawsze mówię, miejscu, czyli na czwartej pozycji tuż za podium, tak jak mówię, to zawsze to zwracam uwagę, to jest najgorsze miejsce, bo to ani medal, ani zwycięstwo, nikt o tym nie będzie pamiętał, no bo to czwarte miejsce, tak, Sally Face. Mimo że gra jest przegenialna fabularnie i to jest poziom tak jak Don't Escape'a, powiedzmy, jest przegenialna fabularnie, to mimo wszystko ten 9 rozdział zawiódł mnie, no po prostu mnie troszkę zawiódł, nie mówię, że po całej linii, bo tam, ja rozumiem te koncepcje, jakie Steve miał, doceniam czas włożony w wygląd tych wszystkich światów, ale dla mnie to po prostu zepsuło ten klimat, zepsuło to coś, tam nawalił tak dużo tekstu czytanego, zamiast po prostu skupić się bardziej na opowiadaniu to w ciekawy sposób, tych historii, ten wątek i jeszcze zakończenie, które po prostu jeszcze bardziej niż Tangle Tower rozwaliło człowieka, bo tam jest tyle niedopowiedzeń, tyle niepokończonych wątków. Ja rozumiem, że to wszystko można, już zapowiedział Steve, że będzie Sally Face 2, że on planuje to w przyszłości zrobić, chociaż robi sobie przerwę na inną grę teraz. Tak słyszałem, podobno. Tak czytałem na jego blogu. Więc dla mnie największym ciosem było to, że no nie jest tam za dużo wyjaśnione, że człowiek by chciał jakiś true ending jeszcze znaleźć, poznać coś więcej, jakieś dodatkowe informacje wyciągnąć,
co się dalej działo, jak się skończyła, jak się skończyły wątki innych postaci, do czego innych wątki, inne elementy, które zadawaliśmy sobie pytanie, na przykład ten Remember the Red Ball, no cały czas o tym przypominam i kurczę, o tym cały czas myślę, że cały czas przewijał się ten element czerwonej piłki, a on nie został jakoś bardzo wyjaśniony, ale to jest tylko przykład jeden z wielu. Poświęciłem na podsumowanie chyba ponad godzinę, pamiętam, w tym dodatkowym materiale, na sam koniec serii. Także dla mnie gra jest naprawdę genialna, świetnie się przy niej bawiłem, teorie to po prostu można było snuć niesamowite. Do czwartego epizodu, gdyby się zakończyło to tak, jak czwarty epizod się zakończył, byłaby to zdecydowanie gra roku. Zdecydowanie. A tak niestety ja czułem pewien niedosyt. I wiem, że prawdopodobnie może Steve to naprawi w przyszłości. Ja wiem, że on to robił wszystko sam. Muzykę, grafikę, programowanie. On wszystko robił sam. Ale może właśnie. To był błąd. Ja nie chcę to za niego odpowiadać. Nie chcę jakby w żaden sposób się wymądrzać, czy nic sugerować, czy być jajko mądrzejsze od kury. Ale chodzi o to, że według mnie przy tak ambitnym tytule ja bym jednak spróbował troszkę jakby, no, pomóc sobie też, jakoś znaleźć może jakieś osoby, które wspólnie, jedną nawet osobę, chociażby odpowiedzialną za jakąś stronę, wiem, techniczną albo cokolwiek, ułatwić sobie, odciążyć trochę sobie pracę nad tym projektem, żeby skupić się na tym, żeby przekazać po prostu, no, przekazać, tak, to, co się chciało przekazać. Ja myślę, że trochę też Steve jest ofiarą, jakby to nazwać, ofiarą trochę swojego własnego geniuszu, czyli ludzie po prostu mieli tak wysokie wymagania w stosunku do tego, jak, co chcieliby zobaczyć w epizodzie 5, co też jest zmorą epizodyczności gier, że ludzie mają wymagania i wiadomo, że każdemu nie da się po prostu dogodzić tym, co się chce zaprezentować w finalnym epizodzie, czy ogólnie finałem, nie da się po prostu wszystkich zadowolić, ale kurczę, no ja bym zrezygnował z innego wyglądu tych światów, albo ograniczył się do po prostu innej kreski, a nie tworzenia tak, jak on tam tworzył, żeby bardziej skupić się na przesłaniu, na zagadkach, których było mniej, one były wręcz trywializowane, były zagadki w tym 9 poziomie, nie czułem, przepraszam, co ja gadam, patrzę na epizod 9 w Celeste, na tabelce mojej, w 5 epizodzie, te zagadki były zbyt trywializowane. I to jeszcze powtarzanie tej samej zagadki tam 2-3 razy w tych światach, no po prostu, już nie chcę przedłużać, ale po prostu czułem, że no to jest rysa na tym cudownym arcydziele sztuki, jakim mógł być Sullyface. Więc taka jest moja decyzja, dla mnie czwarte miejsce, nie pierwsze, nie drugie, nie trzecie. Ale przejdźmy w końcu do tego podium, bo trzeba w końcu porozmawiać o najlepszych grach tego roku. Te trzy gry uznałem, że naprawdę najintensywniej na mnie wpłynęły, najlepiej mi się w nie grało, najwięcej z nich pamiętam i chciałbym po prostu jeszcze raz kiedyś, tak jak przy The Witness, wymazać sobie pamięć i jeszcze raz przejść te gry. Wszystkie trzy. Jeszcze raz po prostu przejść od początku. Co to są za gry? Już wam prezentuję. Wbija teraz na ekran, albo już wbił dawno temu, brązowa statuetka. Trzecie miejsce. Najlepsza gra 2019 roku według mnie to Yuppie Psycho. Jeśli chodzi o gry psychodeliczne, to obok Sullyface, to naprawdę, i obok Doki Doki, to był naprawdę świetny tytuł. Ja wiem, że trochę czasu musiałem się dać ponamawiać przez różne osoby, które pisały, że powinienem zobaczyć Yuppie Psycho, bo to może być świetna gra. I faktycznie, tylko zawsze przy takich grach mam ten jeden mały taki dryg, że kurczę, jednak nie jest tłumaczone na polski, więc trochę ciężej będzie to mi rozgrywać. Zawsze mam takie okej, zastanowię się, przemyślę, tak? Jest jeszcze wiele innych gier tego typu, które czekają na liście i będę je ogrywał z czasem, ale Yuppie Psycho. Jakieś to było ekscytujące, jakieś to było ciekawe, jakieś to było niezwykłe. To naprawdę była świetna gra i fabularnie, i mechanicznie, i to był ending. Ta gra miała ending, tam miała kilka zakończeń, ta gra właśnie miała, co jest ciekawe, i każde z nich było ciekawe w jakiś sposób. I czułem satysfakcję do samego końca, właśnie to jest to, co też musi... Wiadomo, że czasami nie liczy się finał, tylko liczy się sama podróż. Za chwilę dojdziemy w ogóle do kolejnych gier, prawda, wyżej, i będę mówił dokładnie to samo o nich. Więc czasami liczy się podróż, ale tutaj naprawdę wszystko grało. I mechanika, zbieranie tych przedmiotów, używanie tych przedmiotów, świetnie wykreowane postaci, które spotykaliśmy, dobrze napisane dialogi, fajne zagadki, fajnie można było przy tej grze pokminić, pozbierać, poszukać sekretów, także naprawdę znakomity tytuł i wszystkim, którzy lubią po prostu psychodelki,
Polecam serdecznie, bo to jest taki horrorowaty, psychodeliczny twór, który nie jest straszny, to jest to, co lubię, to jest właśnie taki typ jak chociażby, nie wiem, no Simulacra, tak? No cokolwiek, że tam są jakieś, jak się pojawia jakiś jumpscare czy cokolwiek strasznego, to nie powoduje, że dostajesz zawału, tylko czujesz taki klimat, to jest gra nasączona klimatem. Świetna, naprawdę bardzo mi się podobała. Potem zagrałem sobie oczywiście w poprzednią ich grę, czyli The Count Lucanor. Też była niezła, ale to jednak mimo wszystko ich najnowsze dzieło, czyli Yuppie Psycho, było mimo wszystko najlepsze. To jest coś jak w Tangle Tower. Ich najnowsze dzieło po detektywie Grimoire też było najlepsze, więc widać było postęp tych twórców. Yuppie Psycho, naprawdę świetna gra. Bardzo fajnie mi się w nią gra. Bardzo fajnie mi się też, kurczę, udzielało mi się ten glitch editing, że tak to nazywam, tak? Czyli lubiłem sobie też pocisnąć się z tymi efektami podczas tworzenia materiałów. I wyjątkowa, ta gra naprawdę ma wyjątkowe miniatury. Też zdecydowałem się pójść w jedną kolorystykę zieloną, po prostu robić taki nietypowy styl miniatur też nadałem tej grze i według mnie pasował klimatem do tego, co tam widzieliśmy. No pomysł z tym też systemem, pomysł z bohaterką, jak to powiedzieć bez spoilerów, no z bohaterką, która prawda była w dwóch formach, można powiedzieć, tak? I ten system wchodzenia po Matrixie, powiedzmy, no też świetny. Bardzo dobrze przemyślana gra, naprawdę według mnie zasłużyła na to, żeby ją tutaj wyróżnić wręcz statuetką, więc serdecznie polecam sobie się z nią zapoznać, jeśli jeszcze nie znacie, kupić, zagrać, obejrzeć jak chcecie. Yuppie Psycho, miejsce trzecie. Idziemy dalej. Dwie najlepsze gry tego roku, minionego roku w sumie, 2019. Drugie miejsce, srebrna statuetka leci do gry, którą od razu chciałbym nazwać i od razu powiedzieć na wstępie to, że jest to najlepsza fabularnie gra, którą obejrzałem, ale mimo wszystko nie zdobędzie pierwszego miejsca, nie będzie najlepszą grą ever, ale mimo wszystko, jeśli chodzi o fabularny gier, mistrzostwo i najlepsza gra tego roku. Co to jest? Outer Wilds, znakomity tytuł. Kurczę, twórcy wymyślili coś tak niesamowitego, że mimo, że kurczę, i ja myślę, że ta gra najgorsza miała ten wstęp, bo ten wstęp, pamiętam pierwszy odcinek, czy w ogóle pierwsze kilkadziesiąt minut, to jest bieganie sobie po, zapoznawanie się z dziwnym trochę sterowaniem, bieganie sobie po wiosce głównej, że dużo dialogów, dużo tekstów, te dialogi to są po prostu, pojawiają się chmurki z tekstem, nie ma voice actingu, jakoś tak... No nie przekonująco wyglądał Outer Wilds na początku, ale jak tylko wsiedliśmy sobie do naszego statku kosmicznego, jak odpaliliśmy te silniki, oczywiście też ucząc się tym sterować, to mega tutaj dużo fizyki było w tej grze, co jest też niesamowite, i dostaliśmy od razu po tym samouczku, tutorialu, czy jakkolwiek nazwać wstępie, dostaliśmy cały ten układ słoneczny, powiedzmy, do dyspozycji. Mogliśmy lecieć na każdą planetę, jaką chcemy. Gra w ogóle nie prowadziła za rączkę. Porzucała mnóstwo tajemnic, dodatków, sekretów, wspomnień starych, starożytnych cywilizacji, mechanik niesamowitych, jak te ryby, prawda, cudowne, mroczne. Dużo takich jeszcze, i przede wszystkim kwantowość, Jezus Maria, kwantowość to było coś cudownego w Outer Wilds, to był tak genialny pomysł, tak mroczny, tajemniczy i jednocześnie ekscytujący, że w ogóle, no szapoba, tak, jeszcze raz, no, twórcy wymyślili coś genialnego, świetnego, mamy cały świat, który możemy sobie zwiedzać jak chcemy, całkowita dowolność eksploracji, gdzie chcemy, tam lecimy. I to powoli łączenie tych puzli, łączenie klocków, różnych szczątków informacji w też bardzo fajnym systemie komputerowym, gdzie to wszystko trzymaliśmy, tę całą naszą wiedzę, ona była prezentowana w tak świetny sposób, że naprawdę każdy gracz mógłby tę grę poznać trochę od innej strony, a mimo wszystko i tak mieć satysfakcję z tego, że przez ten świat się poruszał, przemieszczał, poznawał te postacie, historie, dialogi i tak dalej. Jedynie to zakończenie znowu, i właśnie to jest, dlatego mówię, że mówiłem, że będę wracał do tego motywu, czyli w tym przypadku ważniejsza była podróż niż finał, bo finał był taki, no kurczę, to była ekscytacja, co się stanie, jak w końcu tam dolecimy, tak? A potem dolecieliśmy i było takie, no coś musieliśmy, dużo trzeba było się nakminić i wyciągnąć własnych wniosków, jak interpretować to zakończenie. I pamiętam, że tam w komentarzach też pisaliśmy, jak ja bym to widział, wy pisaliście, jak wy byście widzieli lepsze zakończenie, i faktycznie wydaje mi się, że można było to zrobić troszkę lepiej, troszkę tak bardziej satysfakcjonująco, gdyby nagle okazało się, no i tu nie mogę powiedzieć co, ale zobaczcie sobie odcinek finałowy, albo w ogóle obejrzyjcie całość przed obejrzeniem tylko finałowego,
ale dało się zrobić tam pewien myk, który mógłby się odnieść, o tak powiem, odnieść do naszej rzeczywistości teraz w tej grze. Teraz w rzeczywistości tutaj, my na tej planecie. Można było to tak połączyć genialnie i to byłoby takie, mi by to rozwaliło głowę, żeby był taki fajny pomysł na koniec, taki twist. No ale cóż, pomijając zakończenie, tak jak mówię, kwantowość, genialna mechanika, poruszanie się było troszkę takie widli, jak to się mówi, kurczę, takie, no trzeba było się wczuć, jak się poruszać po tej grze, jak nauczyć się radzić sobie z tą grawitacją, ale naprawdę pomysły na te sekrety i jak do nich dochodzić, też używając mechanik tej gry i przede wszystkim tego czasu, który upływał, bo tam byliśmy w pętli czasu i musieliśmy zrozumieć, jak to się stało, że ta pętla czasu powstała. No, naprawdę to wszystko było przemyślane, świetnie zaprezentowane i po prostu genialne, więc dla mnie to jest najlepsza gra fabularna tego roku i bez dwóch zdań przebija wszystkie inne gry fabularne. Nie wiem nawet, czy gdyby Sally Face było satysfakcjonujące zakończeniem, czy nadal nie byłoby dla mnie Outer Wilds lepsze niż Sally Face, chociaż to jest konkurencja taka, że ciężko powiedzieć, co jest lepsze, bo to są zupełnie dwa różne klimaty. Sally Face to jest psychodela, to jest opowieść o chłopcu, który był od samego dzieciaka po prostu skrzywiony trochę psychicznie przez wydarzenia, które się wydarzyły. I potem przez to, co potem następowało i przez ten cały kult i ten mrok i w ogóle, tak? Psychodela ostra. Tutaj mamy po prostu eksplorację, ale też w niesamowicie ciekawym klimacie i z tą taką domieszką, dużą domieszką science fiction i też teorii na temat, prawda, grawitacji, przyciągania ziemskiego, kwantowości i tak dalej. Mega, po prostu mega i kurczę, czekam na to, aż Outer Wilds, twórcy Outer Wilds, może nie zrobią dwójki, bo tu nie sądzę, że jest, chociaż można by tu jakoś coś z tą dwójką wymyślić, ale jakąś grę w tym klimacie inną, gdyby stworzyli, byłbym niesamowicie szczęśliwy i na pewno bym ją zagrał. Mega. No ale, to w takim wypadku, myślę, że jak już wiecie, co jest na drugim miejscu, wiecie, co jest na trzecim, wiecie, jak wygląda moja trzynastka, myślę, że część z was już wie, co jednak uznałem za najlepszą grę tego roku. Co otrzyma złotą statuetkę tego staszkowego Oscara. I muszę powiedzieć tak, to była decyzja, na którą myślałem bardzo długo. Czy Outer Wilds jest na pierwszym, czy jednak ta gra jest na pierwszym? Bo kurczę, muszę powiedzieć, że zaraz będę wymieniał wszystkie argumenty, dla których jednak przebiła ta gra Outer Wilds, ale no muszę powiedzieć, że to jest też ważny moment tego kanału, tak myślę, ważny moment dla mnie podczas tej całej mojej sześcioletniej już krucjaty na YouTubie i ogrywania różnych indyków, ta gra wzbudziła wiele pierwszych razy. Więc zanim opowiem, o co chodzi z tym pierwszym razem, może po prostu zaprezentuję ten tytuł, który pewnie już wiecie, co jest najlepsze, ale i tak powiem. Moi drodzy, Noita. No kuźwa, ja po prostu nie ogarniam. Ta gra jest tak genialna technicznie. Każdy piksel w tej grze żyje i to jest coś tak w założeniu, to jest jedno zdanie, tak? Zróbmy grę, gdzie każdy piksel żyje, ale mimo, że oczywiście ten silnik ma swoje mankamenty i cały czas to jeszcze jest Early Access, to ta gra jest niesamowita technicznie i ta fizyka każdego piksela po prostu rozwala mi mózg, jak próbuję po prostu chłonąć to, co ta gra w sobie ma. Mega dużo sekretów, niesamowite mechaniki, regrywalność, multum zaklęć, które można łączyć w tych wędkach w taki sposób, że można dostać coś kompletnie nieprzewidywalnego. A po prostu na każdym kroku ta gra czymś zaskakuje. I dla mnie, dlaczego mówisz, że to jest gra pierwszych razów? Nie też na pierwszym miejscu ląduje, no bo kurczę, jest niesamowita pod wieloma względami. Tak jak już te, co wspominałem, ale przede wszystkim dla mnie niesamowite jest to, że ta gra jeszcze jest w Early Accessie. To jest w ogóle ewenement, że ja biorę grę na pierwsze miejsce, która jeszcze nie jest skończona, bo ona już jest tak mega grywalna w tym stanie, w którym teraz jest, że ja nawet nie zauważam, że to jest Early Access. Dla mnie to jest gra, która po prostu dostaje kolejne update'y contentu, bo co chwilę każdy update dodaje coś nowego. Więc ja go tak traktuję. Dla mnie to nie jest Early Access. To jest po prostu już znakomity produkt. W tym momencie, kiedy nagrywam ten materiał, mam 58 nagranych odcinków. To jest kolejny pierwszy raz. To jest kolejny rekord, gdzie ta gra po prostu bije rekordy oglądalności również, ale też liczby odcinków, które z niej zrobiłem. No jeszcze już pomijam The Escapist, bo to były różne więzienia. No wiadomo, The Escapist przebija wszystko, ale biorąc pod uwagę jedną playlistę, jedną serię konkretną, to Noita przebija wszystko. Wszystkie gry, które do tej pory ogrywałem. Żadnej grze nie poświęciłem tyle czasu, ale też do czego teraz chcę dążyć. Żadna gra wśród...
żadna gra nie utrzymała tak długo waszego zainteresowania. Nadal, biorąc pod uwagę, że wychodzą inne gry, ta cały czas wykręca między 4 a 6 tysięcy na odcinek, co jest niesamowicie dużo jak na grę, z której robi odcinek 50 czy 60 niebawem już, tak? Nie wiem, ile tych odcinków jeszcze zrobi, ale cały czas są sekrety, cały czas są miejsca, które warto odkryć. Jest tam tak dużo kontentu, przy tak mimo wszystko w założeniach można by pomyśleć sobie prostej grze w założeniach. Mówię, technicznie to jest bardzo skomplikowana gra, że to wszystko się symuluje pięknie fizycznie. Ale to jest dla mnie arcydzieło. To jest ewenement na skalę po prostu indyczą. To bije wszystkie roguelike'i na głowę swoją mechaniką. Naprawdę, tym sposobem edytowania wędek, tym, że każdy piksel w tej grze możesz zniszczyć, albo jest cieczą, albo jest gazem, albo jest ciałem stałym. Reakcje pomiędzy tymi wszystkimi rzeczami, mnóstwo cieczy, które wpływają na bohatera. Coś go zatruje, coś go zapłonie. Lamistość, lamogenność i mnogość sposobów, w jakiej można zginąć w tej grze jest niesamowita. Przecież, kurczę, tu powstanie albo jedno, albo przynajmniej dwa lama moments z samej tej gry. I to jeszcze będąc w Early Accessie. Wow, po prostu jestem, mózg miałem rozwalony i do tej pory jak próbuję analizować, czym jest ta gra i wymienić wam teraz te wszystkie aspekty, jestem pewny, że jednak wszystko zapomnę. Ja sobie nawet mapkę rysuję, teraz widzieliście w ostatnich odcinkach na pewno. Że zacząłem nawet publikować wam, dotrzymam sobie po prostu w doksach nawet mapę tego świata i cały czas próbuję fragment po fragmencie odkrywać kolejne tajemnice. No w internecie oczywiście można znaleźć, jest ten kanał Fury Forge, który publikuje, tam koleś publikuje naprawdę sekrety najgłębsze Noity. Ja oczywiście nie staram się tam zaglądać, ale tu muszę wysłać podziękowanie wielu osobom, które wspierają mnie w tym, żebym nie miał spoilerów, a jednocześnie wiedział, w którą stronę iść, żeby pokazać wam coś ciekawego. Więc bardzo dziękuję tym osobom, które wiedzą, że z nimi się kontaktuję prywatnie i one mi tutaj pomagają, więc bardzo, bardzo, bardzo dzięki, że dzięki wam jestem w stanie też prowadzić ciekawie tę serię. To jest niesamowite przeżycie dla mnie i ta gra jest znakomita, Noita jest znakomita. Wy widzicie ten materiał chyba jeszcze z sobota, poczekajcie, muszę jedną rzecz sprawdzić, bo żebym teraz nie spalił czegoś, jakiegoś spoilera wam nie puścił. Wy widzicie, tak, czyli jutro w niedzielę, tak, niedziela, 2 lutego. Będę miał dla was, jeżeli oglądacie na bieżąco, no to nie ma tego, ale 2 lutego wypuszczam coś mega specjalnego związanego z Noitą. I kurczę, jest to zrobione właśnie ze względu, zrobiłem to właśnie ze względu na fakt, że ta gra jest tak niesamowita, że musiałem zrobić coś jeszcze dla tej gry, jeszcze jakoś ją w jakiś sposób, chcę używać takich słów, żeby też nie było spoilerów dla tych, którzy oglądają na bieżąco, ale no chciałem w jakiś sposób odwdzięczyć się i wam, i twórcom, i zrobić coś jeszcze dodatkowego, bonusowego, związanego z Noitą. I zrobiłem. I więcej nie powiem na razie, więcej będę opowiadał może kiedyś, w innych materiałach, a może w komentarzach, może na grupie o tym będę opowiadał. W każdym razie Noita naprawdę dla mnie w tym roku pobiła wszelkie rekordy i jest niesamowita. I też kolejna rzecz, przypomniało mi się, kolejna rzecz, która zalicza się do pierwszych razów, to jest pierwszy raz, kiedy stawiam, nie dość, że grę w Early Accessie na pierwszym miejscu, to jeszcze grę, która jest po prostu roguelike'iem. Roguelike'i zwykle są takimi grami, które w założeniu są nieskończone, bo można je eksplorować, nawet jak wszystko się dowiesz, to i tak możesz dalej w nią grać, ponieważ zapewni ci dużo fanów podczas samej gry. Tak więc to jest gra o nieskończonym potencjale i nieskończonej regrywalności. Roguelike'i zwykle tak wyglądają, tak jakby, no nie wiem, Hades też tak jest, tak? Cokolwiek innego też takiego jest, jeśli chodzi o roguelike'i. Ale Noita ma w sobie po prostu to coś, co nie nudzi. No ja nagrywam 60 odcinek, tu zakrąglam teraz i dalej nie jestem nią znudzony. Mimo, że mam tam w obecnej chwili, tak? Teraz mówię, co mam. Mam tam chyba 10 już epizod tą samą postacią i ona już jest tak przekokrzona, tak niesamowita, ale dalej krucha, bo dalej coś prostego może ją zabić. Na przykład, nie wiem, wpadnę w jakąś lawę, no mnie zabije, jakiś mega robal mnie zeżre, jestem martwy od razu, tak? Gdziekolwiek zaśpię, coś nie zauważę, wpadnę w jakiś kwas, co mnie zeżre i po mnie. Więc dalej, mimo niesamowitej, godlike struktury mojej postaci, dalej czuję, że coś może mnie zabić. Dalej jest ta niepewność, ale właśnie to, że możemy stworzyć tak potężne połączenia w tych wędkach, tworzyć tak niesamowite zaklęcia, to wszystko
powoduje, że to jest po prostu niesamowite, tak? Więc pierwszy raz roguelike, pierwszy raz early access na pierwszym miejscu. No i też muszę powiedzieć, że tutaj swoje też odegrał Waldek, bo Waldek też wkręcił się mega w Noite. Ja pamiętam, że na samym początku to myśmy non-stop o tej grze gadali. To jest niesamowite, że ja o tej grze rozmyślam po graniu. Rozkminiam mechanizmy, gram sobie prywatnie, robię streamy. Miałem też tak samo, jak udałem się pewnego raz w sumie zrobiliśmy sobie Noita Night, ja to tak nazywam, ale rzeczywiście jechałem do Waldka i całą żeśmy tam 6-7 godzin spędzili po prostu nawzajem grając na zamianę w Noite, odkrywając kolejne elementy sekretów. On też mi dużo rzeczy, na wiele rzeczy otworzył oczy, mówiąc, że ja nie ogarnię, jak ty możesz nie widzieć, że to i to daje to i że przecież ty możesz się bardzo szybko wykąpać w tej wodzie, że zawsze mi flaszkę z wodą, zawsze się o na przykład tam, nie wiem, czyść z tych wszystkich kwasów, czy z tego ognia natychmiast, a nie ty biegniesz i szukasz jakichś, na przykład, nie wiem, sadzawek zamiast się zlewać. Tak podaję jakiś trywialny przykład, ale naprawdę Waldek mi tutaj otworzył mnóstwo, otworzył mi oczy na wiele spraw. Pokazał mi też, jak graliśmy razem, jak to jest obserwować kogoś grającego w Noite. A my mieliśmy też specjalny odcinek. Jak zobaczycie sobie playlistę, jest Noita Zapita, że to nazwaliśmy, bo faktycznie to było nagrywane w czasie, kiedy to był w czasie przed nagraniem chyba odcinka specjalnego sylwestrowego. Przynajmniej nie pamiętam dokładnie. W każdym razie mieliśmy odcinek, gdzie to Waldek grał, a ja komentowałem, jak on gra. Bo rzeczywiście zupełnie inne doświadczenia ma się z tej gry, jeśli się obserwuje kogoś, jak gra. Czyli ja mogłem zobaczyć z perspektywy, jak to wygląda, jak wygląda wasza perspektywa oglądania Noity. Więc no ogólnie no już nie chcę przedłużać, bo ja o tej grze naprawdę, i właśnie to też ten element, że mogę o niej gadać godzinami, jak ona jest niesamowita. Te godziny spędzone na analizach tego, co w tej grze można zrobić, te połączenia, jakieś rozkminy, do tej pory, do tego momentu, 60 odcinków na karku, a ja jeszcze nie do końca jestem pewny, jak działają różne synergie, jak faktycznie ułożyć duplikatory zaklęć, ułożyć względem modyfikatorów zaklęć i zaklęć samych w sobie, w tych wędkach, żeby było jak najbardziej optymalnie. Bo tam jest dużo takich elementów typu właśnie recharge spellu, pojemność many, szybkość regeneracji many, szybkość strzelania, spread. Mega! Kuźwa, po prostu to jest tak mega, że nie mogłem tej grze nie dać tego złotego posążka, Oscara, więc... nagadałem się, opowiedziałem o tej grze, mam nadzieję, że wystarczająco dużo, co chciałem, wszystko, mam nadzieję, że przekazałem. I tak wygląda, moi drodzy, moja trójka, czyli złoty medal Noita, srebrny medal Outer Wilds, brąz to jest Yuppie Psycho. I według mnie największy przegrany i największy zawód jednocześnie to jest Sally Face na miejscu czwartym. Ale naprawdę tych gier było mega dużo dobrych w tym roku. Bardzo ciężko było mi to poukładać tak, żebym ja czuł sprawiedliwie mniej więcej względem siebie, że to jest odpowiednia kolejność, ale tak to się tutaj, moi drodzy, prezentuje. I co do tego jeszcze, Noite mogę powiedzieć, no tylko tyle, że cały czas w nią gram. Non-stop w nią cisnę i dalej mi się chce. Dalej jestem ciekawy, jakie jeszcze sekrety można w niej odkryć. Ten świat jest ogromny i w każdym miejscu można znaleźć coś intrygującego. World building mnie fascynuje, fizyka działania każdego piksela mnie fascynuje, system robienia gifów to jest też niesamowita rzecz, że w tej grze można robić gify, pośmiercić w dowolnym momencie można zrobić gifa, który teraz już naprawdę ten system robienia gifów jest ulepszony, a szybko już te gify się generują, to też jest niesamowite, że twórcy nad tym popracowali. No i po prostu na grupie tych gifów też pojawia się mnóstwo, wrzucacie i to też jest fajne. Mega, jeszcze raz mega i bardzo się cieszę, że ten rok był tak obfity. Naprawdę, wydaje mi się, że 2019 rok był najlepszym rokiem dotychczas z tych wszystkich lat, które tutaj spędziłem razem z wami. I mam nadzieję, że 2020, patrząc na line-up tak zwany, patrząc na to, co może w tym roku się pojawić, myślę, że też jest nieźle. Teraz czekam na pewno najbardziej na Silksonga. To dla mnie jest... Ja nie wiem, czy to przypadkiem nie jest już złoto, czy to już nie jest pierwsze miejsce w topce 2020 roku. Jeżeli coś przebije Silksonga w tym roku, to to musi być... To będzie ewenement, to będzie tak jak Noita, to będzie coś niesamowitego, jeżeli coś... No, nie sądzę, żeby Team Cherry spierdzieliło Silksonga, myślę, że to będzie coś niesamowitego, ale mam nadzieję, że nie zawiodę, tak? Więc zobaczymy za rok, jak ja jestem niesamowicie też podjarany faktem, żeby zobaczyć faktycznie, jak to będzie za rok w kolejnej topce, czy w 2020 roku rzeczywiście wyjdzie w ogóle Silksong i czy będzie na tej pierwszej pozycji, czy coś go przebije, czy Team Cherry dowiezie to tak jak trzeba. Także dajcie mi znać w komentarzach, jak wy to widzicie. Ach, jeszcze tabelka, jasne, przypomniałem sobie, że jeszcze przecież ja tutaj prezentuję jeszcze tabelki. Jaka tabelka? Halo, przepraszam bardzo. Dobra, przepraszam. Już, wchrzani mi się w mózgu. Tabelki były istotne, jak były wasze te.
jak były wasze, no, ankiety, to tam mogłem przedstawić tabelki. A tutaj nie ma żadnej tabelki, to była moja topka przecież. Halo, dobra, mózgu posiłki. Już. A propos mózgu posiłki, to też jest cytat z top 13 najbardziej osobliwych komentarzy, które pojawią się. Ta topka pojawi się już za tydzień w sobotę o 12. Ostatnia topka tego roku. Myślę, że przez niektórych na pewno najbardziej wyczekiwana. Jakie dziwne i tragiczne wręcz czasami komentarze wyłapałem ja, wyłapała Szyna, wyłapali może też moderatorzy. Jakie komentarze udało się zebrać w tym roku i czy będą ciekawe, czy jednak będą słabe, czy są one tak straszne, że wypali wam gałki? Przekonacie się następną sobotę o 12. Dzięki bardzo za wysłuchanie tego mega długiego podsumowania roku, ale czasami po prostu trzeba. Myślę, że top 13, moje przynajmniej, jest takim miejscem, takim momentem, gdzie po prostu chcę powiedzieć wszystko, co chciałem powiedzieć do tej pory na temat gier, które ogrywałem, bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś szuka dobrych gier i chce w jakieś fajne gry pograć, to myślę, że fajnie by było, gdyby, jeżeli zagląda na tę topkę po to, żeby zobaczyć, czy ta gra mu odpowiada, to dlatego właśnie chcę powiedzieć o niej jak najwięcej, przedstawić te najlepsze, nie spoilując oczywiście, te najlepsze jakby właściwości danej gry, te atuty główne, żebyście sami mogli zdecydować, czy na przykład jeżeli pominęliście któreś z tych serii, jeśli coś nie oglądaliście z tych wszystkich 13 plus 7 wyróżnień, jakieś gry stąd nie oglądaliście, a może was zaciekawiła tym, co mówiłem, to sobie po prostu kupcie, zobaczcie, obejście, no jak tam chcecie, tak? Więc jeszcze raz, serdeczne dzięki, kończę, idę się napić, bo mi się zasło w gębie, trzymajcie się, wielka piona i do zobaczenia w ostatniej topce z top 13 komentarzy już niebawem. Do zobaczyska. Cześć!